Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Enklawy Marzeń. Mieliśmy dość gorącą noc, bym powiedziała. Tak, i zjarało nam się drzewko. Oczywiście dzięki naszemu smoczkowi, on jest głodny. Tylko ja nie mam pojęcia, co jemu się dawało. Nie mam bladego pojęcia, czy coś mu się dawało do jedzenia. Czuję, że będziemy mieli z nim problem. Znaczy, w sumie nie najgorzej, jeżeli podpala rzeczy na zewnątrz domu, ale boję się, że właśnie będzie podpalał rzeczy wewnątrz domu. On... No właśnie. Ja chyba zrezygnuję z usług tego pana. Wstań i uwolnij go. Tak, bo oczywiście ten... Tak, chce. Niech sobie stąd idzie. Przestań wrzeszczeć. Ale spróbuj to ugasić. Nie, bo będziemy mieli z nim straszne problemy, a i tak mamy problemy, więc może lepiej sobie darujmy. Dobra, on to wszystko ugasił? Tak nie do końca. Dobra. Spróbuj to tam posprzątać trochę. Okej, Basia jeszcze śpi, ty się tam kąpiesz. W sumie też mogłabyś już powoli wstawać. A, możesz się wykąpać. O, i może spróbuj poszukać pracy. A potem wyłącz ten komputer. To się zepsuło. Albo to. Okej, dobra. Jakoś przeżyliśmy. Jakoś przeżyliśmy. Dobra, ty jak zjesz, to też byś się tutaj skorzystał i oporządził. Dobra, ogólnie dzisiaj taki plan mam raczej no, zdobycia tego ostatniego przyjaciela. Przynajmniej dobrze by było. I dobrze by było, żeby Zofia ogarnęła te umiejętności, ale to będzie ciężkie. Bo no, jest w strasznym stanie i dzisiaj musi iść do pracy koniecznie. Dobra, może sprzątaniem zajmij się później. Zjedz sobie, a potem... o, sobie tutaj skorzystaj i wykąp się. A ty młody do szkoły. No i nie skorzysta. Dobra, idź, idź, idź. Nie chcę cię tu widzieć. Jeszcze mi, kurczę, rozrywki brakuje. Dobra, to sobie trochę pogramy. Okej, to ty, jak skończysz tutaj się kąpać, to posprzątasz to wszystko, co tutaj leży. Żeby nam to nie śmierdziało za domem. Thank you.
Okej, Basia wstała, widzę. Tak, ona zje, też sobie tu skorzysta i... A, niech się też wykąpie. No ona na szczęście do pracy ma wszystko. Tylko nie chce dostać awansu. To jest ten problem. Żeby nasza świnka morska zdechła? No cóż, nie ma letko, nie ma letko w tym życiu. Dobra, zobaczymy, co tam znajdzie Daria, bo chciałabym, żeby może też pracowała. Ale raczej jako medium niż włamywacz, bo jako włamywacz to widzę, że jest dużo cięższa robota. Też nie wiem, czy też nie lepiej płatna. Dziennikarska też nie. Dobra, spróbuj zagrać z Jeanem może w takim razie. A potem skorzystamy i myślę, że pojedziemy do do Abrakadabrowa kupić jeszcze składniki na ostatni ten. Na ostatni cios miłości. Nie wiem, czy mi wystarczy. Jak nie, to tam szybko gdzieś tam powystępujemy. Powietrze niech będzie. No, daj coś dobrego. Bardzo cię proszę. Przyda nam się trochę szczęścia. Tak. Basia byłaś dobra w zabijaniu karaluchów. Więc proszę, zajmij się nimi, jak się ogarniesz. A ja stąd się zmywam, jak zwykle. Aha, dobra, skoczy dziura. Tak. Chcę całą skoczyć dziurę. Nie? Chyba kpisz? Możesz sobie włączyć telewizor, jak już tak bardzo chcesz. Co ty masz robić? No, też ci brakuje rozrywki. Dobra. Możesz sobie usiąść i pooglądać razem z nią. Okej, co my będziemy potrzebować? Miód, tam był smocze łzy i pył chochlików. Dobra, to najpierw sprawdzimy, czy mi wystarczy tyle, ile mam. Magiczny pył. O, może nawet wystarczy. Miód to możemy kupić więcej na zapas. 2, 3, 4, 5, dobra. I skoczymy w inne miejsce. No. Pani wróżko, dawaj co pani ma ładnego. Tendrot. Intrygujące imię. A Edin? Mam wrażenie, że tu Simowie raczej mają takie imiona jak z książek fantasy. O, jest i Janek. No proszę. Uhu. I tutaj. I potrzebujemy smoczych łez jeszcze do tego, tak? Tak, smocze łzy. O, Kościelda. Wystarczy mi? Tak,
wystarczy. Dobra. No przynajmniej tyle, że nie muszę tu siedzieć i zdobywać tego. I potem skaczemy do domu. Dzień dobry, pani ładna. Już smoczego jajka od pani nie chcę. Nie umiem zajmować się smokami. Dobra. A matko, głód, komfort, wszystko kuleje, wszystko. Ładuj cios miłości. A co ty robisz? Aha, ty te karaluchy. Dobra, oglądajcie sobie. Okej, sprawdzę, czy na pewno jest. Okej, jest. Super. To teraz... musielibyśmy się gdzieś chyba wybrać z sąsiadem, bo boję się, że znowu pojedzie cała grupa. Dobra, może z nim, z Józefem, po prostu gdzieś pojedziemy. Chociaż nie wiem, czy on nie pracuje, ale to zaraz zobaczymy. Matko, ty masz tam sprzątania. Ja ci współczuję, a to jedno drzewo tylko spłonęło. Kurczę, nie mam ich tu. Chyba. Chyba, że nie widzę, ale wydaje mi się, że nie ma. Dobra, to zgienią. Zaproś gdzieś. Nie mogę, muszę być pod telefon. Dobra, kogo jeszcze mogę zaprosić? Albo to jest Genia. A ta? Kornelia Gotycka. Dobra, to może Kornelię Gotycką. Nie! Kurde! Nie chciałam jej zaprosić. Miało być zaproś gdzieś. Nie. Dobra. Kto jeszcze? Z ćwirem po prostu. No, z ćwirem. Nie. Chociaż w sumie mogłam. Głupia jestem. Ja pierniczę. Dobra. Ja dzisiaj nie myślę. Jeszcze raz. Ćwir, Henryk, zadzwoń. Zaproś gdzieś miało być spotkanie w centrum. Oj, tam w pracy! Co za oszuści. Nie no, creepy dziecka nie wezmę. To może Majka. O! Chyba zadziałało. Dobra, widzę, że te się narozrywkowały. To wyłączcie to. To ty się możesz inwencji pouczyć. O! Sprzedaj obraz, tam zacznij sobie malować. A ty? Nie wiem, gdzie ty poszłaś. Skorzystaj tutaj. Czego ty się możesz uczyć? Może tego samego, co Basia, bo... O, logiki możesz się uczyć. Przygotowuj napoje, o. No, nareszcie coś wyszło. Teraz ta Gienia przyszła. Wow, za 5. No tak, maluj.
Teraz będę wredna i nie przywitam. Potem wyrzuć śmieci. A ty możesz... Chociaż nie, ty nie możesz się zniżać do takiego poziomu. Dobra, wezmę ją. Przywitam, niech będzie. Albo i nie. Tak. O, brawo. Jeszcze jeden musisz zdobyć. No, to super. Okej, gdzie my sobie pojedziemy? No to może do muzeum. W sumie nie byliśmy tu chyba ani razu. Ja tu nie lubię za bardzo jeździć, ale... Ale tak tylko, żeby zdobyć przyjaciela, to... No, bo to są głównie takie rzeczy, nie wiem, nudne dosyć do roboty. Chociaż są tu jakieś sklepy. Kwiatki można kupić. Możemy sobie kupić jakiś strój. A tu jest nawet restauracja. To ja nie widziałam. Faktycznie. Ło, ile się tu simów zebrało. Ja cię. Dobra, a co jest na drugim piętrze? Bo tu były raczej takie rzeczy muzealne właśnie. Do pooglądania. O, jest nasz Bożek. Już się rozprzestrzenia nasza religia. Dobra, mamy jakiś barek. To coś jest jeszcze? A nie. Okej, dobra. Co ty tu masz interesującego? To jest chyba najładniejsze. Okej. I myślę, że możemy... gdzie jest tu ta ładna blondynka? O! Dlaczego nie mogę? Ja chcę tą blondynkę. W ogóle jestem głodna. No ja chcę tą blondynkę. Dobra, bo będę czekać do śmierci. Tu na górę wchodziła jeszcze jedna ciekawa istota. O, Julia. No co jest z tym... Przywitaj, peace. Jakiś Paweł interesujący tu jest. No wiem, przywitaj ją po prostu. Tylko kurczę, jesteśmy w tak kiepskim nastroju, że ja nie wiem, czy to zadziała, to moje zaklęcie. Jak nie zadziała, to się zdenerwuję. Błagam, please, niech to zadziała. Okej, chyba zadziałało. Dobra, mamy 8 przyjaciół. Dobra, to teraz idziemy jeść. Idziemy jeść, bo moja Simka jest głodna. Weźmiemy sobie to średnie. Jaki tam wypad z przyjaciółką na miasto? Raczej z taką właściwie kochanką, prawie że. Znaczy no prawie że, no to tak jest. Tylko nie wiem, czy stolik będzie wolny. A jest jakiś stolik wolny. A, bo się to kurczę zebrało tylu simów, że ja nie mogę. Dobra. Ja chcę po prostu zjeść i jakoś tam funkcjonować. A Henryk ćwir, że tak powiem, z jakąś Judytą tutaj. Tutaj zawsze są jakieś, że tak powiem, telenowele. A Jan też jest przecież zajęty, a tu z jakąś ładną blondynką zajada. No, nie wiem.
się bada. Jest ładna na orę. Jest rest and done. No, daleko jeszcze to żarcie. No to z głodu umrę. Oh, it's done, I love it. It goes down to one second down, or it's done. Who do? Oh, not faster. It could be loud. No, jeszcze jedno. Okej, dobra. Coś nam to dało. Ale tu żeśmy się zasiedzieli. Czy gdzieś tu jest toaleta? Aha, tutaj. Wiem, rozrywki ci brakuje. Możesz jeszcze spróbować rozrywki tutaj. Tylko ona pewnie i tak zaraz zrezygnuje. Bo jest zbyt zmęczona. No ale... No Paweł, przeszkadzasz mi. Okej, okay. Do kogo ty się przyłączyłaś? To jest bardzo interesujące. O, Majka zepsuła toaletę. Jak uroczo. No, jest zbyt zmęczona. Dobra, to jedziemy do domu. Ha, miałam się chyba z nią pożegnać. Bo ona, nie wiem, czy ona czasem nie przyjedzie ze mną. Tak, potrzebna taksówka. Rozstanie to taka słodka męczarnia. Mam nadzieję, że jutro zadzwonisz. Proszę. Usiądź sobie tutaj. A, długo se posiedziałaś. Niestety będzie się trzeba napoić kawą chyba, jak przyjedziemy. Ach, to życie jest takie ciężkie. Zwłaszcza z taką ilością simów. To jest po prostu jedna wielka masakra. Dobra. Gdzieś tam z 3 kawy, jak wychlejesz, to chyba nie będzie tragedii. O, ty wróciłeś. To od razu zahacz o bóstwa, że tak powiem. Skorzystaj i kurczę, brakuje ci rozrywki. Włącz sobie telewizor. Zobaczymy, jak tu dziewczyną idzie. Co tam malujesz? Jak zwykle tą parę. W sumie mój ulubiony obraz z The Sims 1 to ta para, ale oni dość często go malują. Uuu, czerwony napój. To dobrze, będziemy mieli kolejnego przyjaciela. Okej, okay, akurat skończyła. Dobrze, to jak skoro skończyłaś, to też zahacz o nasze bóstwa. I co możesz zrobić? Możesz się porelaksować na razie. No ja tu chcę zaraz wypić jeszcze ten napój. Matko, ty już skończyłeś z tym? Do końca świata tego nie zrobimy. Okej. Okay. Sebastian. Tak, to jest nowy, bo wskoczyło nam 9. Wow, ale czemu na minus 3? No tak. Zofia, zły moment. Nie policzkuj, zostaw.
Pożegnaj się grzecznie. Skorzystaj i wskocz sobie tutaj. No to w sumie, skoro tobie też towarzystwa brakuje, to też tu wejdź. Przykro mi, ale będziesz musiał przerwać to sprzątanie na razie i zrobić jakieś jedzenie, bo tu wszyscy zaraz z głodu poumieramy. Kurczę, dobrze by było, jakby tu też ktoś usiadł z tobą. Pooglądał tę telewizję i przynajmniej by na kreskówkę sobie przełączył. Aha, bo to masz... No najgorzej będzie teraz z tymi umiejętnościami. Dobra, przynajmniej sobie pogadają chwilę. O kurczę, to trzeba podlewać. Podlej to lepiej. No to zbyt długo tu nie posiedzieliśmy. Ty w sumie też jesteś głodna, też byś mogła zjeść. Ale wyłącz ten telewizor. Łaskawie. No nie, czemu? Błagam. No nie, no błagam. Idź zjeść. Co jesteś smutna? Weź przestań. Nie marudź. Wiesz co, nie. Napij się kawy ze dwie. Potem zjedz. A potem podlej. Matko, jest w strasznym stanie przez to sprzątanie. Brakuje nam już miejsc przy stole. Tak trochę. Okej, Basia. Dobra, to Basia, idź sobie już do tej pracy. No, też nie wiem, czy dostaniesz awans. No nie! Jeszcze zepsuł! O, co za koleś. Ty też musisz skorzystać potem. Dobra, ty jak zjesz, to od razu pójdziesz spać. Ty potem też musisz iść spać. Nic nie chcę mówić. Matko, ale dzisiejszy odcinek jest interesujący, naprawdę. Weź prysznic. Może też na razie iść spać. Nie. Ty musisz tu też zahaczyć, że tak powiem. To ona musi jechać do pracy przecież. Boże. Idź, kobieto. Stój. Gdzie ty idziesz? Dobra. Pójdziesz spać, ale najpierw skorzystasz. A nie, 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 nie. Tu najpierw, moja droga. Potem skorzystasz i potem spać. Matko. Tym nie zahaczyłam chyba. A tak to wszyscy mają ogarnięte w miarę.
Dobra, zostaw, już tego nie sprzątaj. Tak, wiem, jesteś zmęczony. Wszyscy jesteśmy. Okej. Dobra. Zaraz on też pójdzie spać. Będę musiała to zlikwidować na razie. Dobra, i chyba będzie w miarę spokój. Albo i nie. Wstawaj! Wstawaj, zły człowieku. Jaki przepracowany, biedny. O, muchy mi tu latają jeszcze. Świetnie, super. Chyba będzie ciężko ogarnąć tą enklawę bez żadnej pomocy w sensie sprzątającej. To jednak było dużo nam dawało, że na przykład robot sprzątał albo pokojówka. Muszę się zastanowić, czy tego nie zmienić w zasadach, bo jest naprawdę ciężko. Dobra. To na razie byłoby tyle. Muszę ogarnąć jeszcze tą pracę, ale myślę, że jak ona jeszcze jeden dzień zostanie w domu, to spróbujemy ogarnąć te umiejętności. No niestety to potrwa jeszcze trochę. Najgorsze, że oni mają prace nocne, więc no, nigdy nie mają super humoru, żeby pójść do tej pracy. Jeszcze się zastanawiam z młodym, żeby go zrobić dorosłym. Ale to będziemy musieli zebrać składniki jeszcze. Nie wiem, czy to on musiał występować, chyba tak, bo nie mamy żadnych kurczę. O! I znowu mam ten dziwny dźwięk. Już ostatniej nocy to było. I nie wiem, co to jest. Tu nam zawędrowały karaluchy. Co to jest za dźwięk? Od czego on jest? W ogóle nie ogarniam. Na początku myślałam, że to duchy są, ale nikogo nie widzę. Więc nie wiem. Dobra, dziwne rzeczy. Nie wiem jeszcze właśnie, jak z nim zrobić, z tym zdobywaniem magimonów, ale to zobaczymy. Już nie pamiętam, jak to było. Może następnym razem się trochę tym zajmiemy. Też. No i cóż. To by było na tyle z mojej strony. Wiem, że dzisiaj taki odcinek trochę może być nudnawy, ale musimy ogarniać najgorzej tych przyjaciół i te prace, żeby w miarę zarabiać. No, na tyle simów w domu niestety jest bardzo ciężko utrzymać więcej pieniędzy. No, poza tym musimy się rozbudowywać. Jeszcze muszę zrobić tutaj jakieś ekstra sale dla naszych bogów. Jeszcze muszę salę śmierci zrobić. Mam masę rzeczy do zrobienia i nie mam pieniędzy. No, to jest największy ból. Dobra, to by było na tyle. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku Enklawy Marzeń. No, to cześć!